Według znanej ogólnie wersji propagandowej, kałach AK-47 wymyślony został przez jakiegoś genialnego muzyka z kołchozu na Syberii, Michaiła Kałasznikowa, zmarłego w 2013 roku. Prozaiczna prawda wyglądała jednak cokolwiek inaczej. Z rozkazu nie do odrzucenia wydanego przez Stalina wygarnięto ze wszystkich zakątków Sojuza kilkunastu najlepszych konstruktorów broni. Ci, kradnąc na chama najlepsze pomysły z całego świata, skonstruowali perfekcyjną faktycznie do dziś maszynkę do zabijania. Warto też przypomnieć, że 7 lat temu oszałamiającą karierę światową zrobił pozłacany kałach irackiego Saddama Husajna. Córeczka szefa brytyjskiego wywiadu MI6 strzeliła sobie wtedy z nim zdjęcie pod świąteczną choinką. Wrzuciła oczywiście foty na Facebooka i tatuś Sir John Sowers musiał się potem gęsto tłumaczyć, że nie podarował jej tego gnata jako gadżetu świątecznego. Szanatowa.